Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A. Wracamy do hali mistrzów. Tutaj się dopiero tak naprawdę zaczynają największe emocje. Jest tymczasem przy piłce Johna Matthews. Matthews na prawo do Petraska, ten do Łączyńskiego i Kamil ma z prawej strony rzut za trzy punkty. I Kamil trafia zza łuku i jest 49-48. No jeszcze jak Kamil zacznie trafiać, to może być rzeczywiście dzisiaj pięknie. Walczy Bell z Palmerem. Jest przy piłce Simons. Simons ruszył tam na kosz. Nie ma punktów, blokuje James Bell. Do Matthewsa. Matthews musi się rozglądać. Petrasek! Ależ tam nadleciał nad kosz i jest 51-50. Ależ akcja Petraska teraz. Po podaniu Matthewsa oczywiście znakomity. Matthews przy piłce. Matthews. Przymierzył i trafił po raz kolejny Johna Matthews z odległości większej niż 9 metrów. Johna Matthews cały czas tam z piłką. Matthews. Matthews przymierzył za 3 i po raz kolejny trafił. Nieprawdopodobny jest dzisiaj w tym meczu Johna Matthews. Naprawdę. 22 punkty Johna już w tym spotkaniu oglądaliśmy. I w odpowiedzi Simons też za 3. Niesamowity pojedynek. I już Dykes rozpoczyna kolejną akcję Anvil. Dykes ruszył tam pod kosz, oddał do Kamila, a Kamil trafił za 3 punkty. 62-59. Łukasz Frąckiewicz przygotowany do zmiany. Kendall Dykes cały czas przy piłce. Dykes sam próbuje i też trafia. 66-63. Przeszkadzają teraz kibice w hali mistrzów rywalom. Anderson do Drexela. Drexel sam z prawej strony oddał do Younga. Young, przy nim Frąckiewicz. Young i Frąckiewicz i nie ma punktów i zbiera Frąckiewicz do Łączyńskiego. Łączyński jest tam przy piłce. Kamil wszedł teraz pod kosz, oddał do Dykesa. Dykes i Anvil prowadzi 67-66. Matthews, 13 sekund, więc sporo czasu do końca akcji. Matthews za 3 punkty! Johna Matthews! 70-66 prowadzi Anvil. Łączyński, ależ mecz, pół minuty do końca trzeciej kwarty. Łączyński, 12 sekund. Frąckiewicz do Matthewsa. Matthews ruszył na kosz! I kolejne punkty Matthewsa. 72-69. 29 punktów Johna Matthews. James Florence z prawej strony. James Florence, Florence zgubił to. Maciek Bojanowski tam idzie w górę. Ależ to zapakował Maciek Bojanowski. I prowadzi Anvil. 74-72. To trzeba mieć jaja, żeby taką akcję zrobić. Florence na prawo. Garbacz, nic z tego i Bojanowski zbiera do Matthewsa i Matthews z lewej strony. 13 sekund mamy, długo jeszcze możemy zagrać. Kamil z prawej strony, nie trafił, a Dykes się tam rozjechały mu nogi i nie dał rady tej piłki złapać. Tymczasem Palmer kończy też wsadem, jak Bojanowski przed chwilą. I remis 74-74. Ale mecz Łączyński do Matthewsa. 8 minut do końca. Matthews, Dykes na pół dystansie i trafia za 2. Kendall 76-74. Znowu prowadzi Anvil. To się ogląda. Matthews. Johna Matthews do Petraska. Ten za 3 i też trafia. Luke Petrasek. 81-79 prowadzi Anvil. A Petrasek ma 10 punktów. Lorenz do Simonsa. Florence. Od kosz Anderson, nie ma punktów, jeszcze tam nasi blokują, Petrasek, jeszcze blokuje Frąckiewicz i fauluje Anderson. Brawo, brawo, ależ walka pod koszem. Frąckiewicz dostał ten mecz w darze po kontuzji Szewczyka i świetnie tutaj się w ten mecz wprowadza.
Łączyński z powrotem do Matthewsa. Matthews. Jona za 3. 34 punkty! Jona Matthews w tym meczu rzucił. Co on tu wyprawia? 5 punktów przewagi ma Anvil. 5,5 minuty do końca. Simons do Kuliga. Kulig do Florensa. Florens do Kuliga i faul Maćka Bojanowskiego. No naprawdę to jest spotkanie godne lidera tabeli i drużyny, która jest na trzecim miejscu, ale też trzeba jedną rzecz zaznaczyć. Stal jest na trzecim miejscu, bo ma jeden mecz zaległy. Tak to mielibyśmy taką samą ilość punktów. Jona Matthews do Kamila. Kamil tam z lewej strony. Kamil Łączyński. 12 sekund jeszcze mamy. Matthews. 4:18 do końca. Kamil za 3 i trafił! Kamil Łączyński za 3 punkty i o przerwę na żądanie prosi Igor Milicic. Uff, ale emocje w hali mistrzów. Oj, ależ emocje. 5 punktów przewagi, 4 minuty 11 sekund do końca. Powolutku. Ten mecz zbliża się coraz bardziej do końca. 4 minuty 11 sekund jeszcze efektywnego czasu gry, a potem albo będzie szaleństwo radości we Włocławku, albo w Ostrowie. 5 punktów przewagi ma Anvil, 86-81. James Florence, wyszedł wysoko Bell, jest tam Kulik, do Palmera, nie, do Younga. Palmer jest tu w narożniku. Young zgubił piłkę, jeszcze idzie w górę, ależ to przejął, niesportowy faul. Oczywiście Damiana Kuliga, pewnie, że niesportowy. Dwa rzuty wolne, Kamil Łączyński i piłka z boku dla Anvilu. Drugi raz dzisiaj pudłujemy dwa osobiste. Wcześniej Frąckiewicz, tymczasem Kamil ma piłkę z prawej strony. Pięciopunktowa przewaga Anvilu. Jakże pięknie byłoby teraz trafić. Łączy, zawsze jest pięknie trafić, ale teraz byłoby szczególnie pięknie. Kamil Łączyński jest przy piłce. 10 sekund do końca akcji. Łączyński, przy nim Kulik. Kamil z takiego odskoku! Kamil! Za 3! 89-81. On ma coś do udowodnienia Milicicowi. To Milicic go zwolnił, kiedy graliśmy kapitalnie i to przez Igora nie było Kamila we Włocławku przez 2 lata. Jest Young, nie ma punktów, zbiera Dykes i do Łączyńskiego. Łączyński, przy nim Kulik, Kamil ruszył pod kosz, do Dykesa i jest za 3! Kendall Dykes! 92-81. Palmer nie trafia. Zbiera Bell do Łączyńskiego. 2 minuty 17 sekund do końca. Jona Matthews przy piłce do Łączyńskiego. Kamil ruszył. Podwojony. Oddał do Matthewsa. Matthews, ale przez to się uwalnia jego miejsce i jest 94-83. Znowu 11 punktów przewagi ma Anvil. Palmer z prawej strony. Palmer do Florensa. Florens, faul w ataku, brawo! Jimmy Bell, fantastyczna obrona Jimmy'ego Bella. Ależ tam ustał to w obronie, fantastycznie. Piłka dla Anvilu. Z prawej strony będziemy ją wprowadzać, ale jak patrzę na twarz Johnny Matthewsa, to jakby miał zimną krew! Petrasek! Ale akcja przez całe boisko! Fantastyczna! 96-83 dla Anvilu! I jest tutaj Simons do Palmera. Palmer jest za 3. 96-86. Półtorej minuty do końca. Kendall Dykes do Matthewsa. Matthews do Łączki. Łączka mądrze, długo. On wie, że tutaj trzeba. Ośmieszył teraz Simonsa. Podał mu między nogami. Dykes do Matthewsa. Matthews do Dykesa. 5 sekund. Trzeba to rzucać. Dykes, 4 sekundy. Matthews z lewej strony. Jest! To jest niewiarygodne! Zagrali jak z dziećmi. Teraz z zawodnikami Stali. Jeszcze James Bell to przejął. Bella! Ole akcja! Za 2, jaki wsad! Bella jest po Stali! Jedźcie do domu! Ależ tutaj zdemolowaliśmy ich w końcówce!
To, co się dzieje w hali mistrzów, to jest nieprawdopodobne. Minuta i 6 sekund do końca. Czas dla Milicicza, który tutaj dzisiaj zbiera Tęgielanie we Włocławku. Ależ to będzie prezent dla Frasunkiewicza na urodziny. 101-86. Pierwszy raz w tym sezonie 101 punktów zdobywa drużyna Anwilu. W ogóle setkę pierwszy raz w tym sezonie przekroczyliśmy. A Johna Matthews ma 38 punktów w tym meczu. On dzisiaj tutaj rzuciłby krzesłem i też by wpadło do kosza. Nieprawdopodobny mecz. Tymczasem Kobe Simmons. Jeszcze jedna próba. I tym razem też skutecznie jest 101-88. Kamil Łączyński do Johny Matthewsa. Matthews ucieka tam rywalom. Johna Matthews! Petraszek z faulem! Za dwa punkty! Jaki wsad! I cała hala teraz śpiewa, że mój jest ten kawałek podłogi. 103-88. Anwil tego meczu nie przegra. Johna Matthews tańczy tutaj na naszej połowie. Kendall Dykes macha do kibiców Stali, żegnając ich. A dwa rzuty wolne ma Luke Petrasek, jeden oczywiście. I teraz jest 104-88. 16 punktów przewagi ma Anwil. Pięknie to wygląda. Kobe Simmons jeszcze za 3. Pudło zbiera Bell. Nikt się chyba nie spodziewał, że tak to się skończy. Przy piłce Matthews do Dykesa. Jeszcze tam Bojanowski wejdzie na końcówkę. Tymczasem Kendall Dykes. Kendall Dykes z lewej strony. Niesamowity jest Anwil dzisiaj. Dykes do Bella. Bell do Petraska. Petrasek za 3! Za 3! Za 3 Petrasek! 19 punktów! Jeszcze Johna Matthews. Jeszcze 20 sekund. Matthews do Łączyńskiego. Pokazuje Kamil. Koniec, już nie gramy. 19 punktów przewagi. 107-88. Słuchamy hali mistrzów. I koniec! 19 punktów przewagi. To jest nieprawdopodobne, co się tutaj wydarzyło. Zdemolował Anwil Stal w czwartej kwarcie. To była prawdziwa demolka. 38 punktów. Johna Matthews. Tymczasem 100 lat dla trenera Frasunkiewicza. Odśpiewali kibice za to, co zrobił. 100 lat, niech żyje, żyje nam, bo dziś ma Franc urodziny, 43. I kibice mu dziękują teraz za to, co tutaj się wydarzyło, ale to, w jaki sposób Frasunkiewicz rozbił Milicicza po raz kolejny podkreślmy, bo ten mecz w Ostrowie też był w wykonaniu Stali słaby przy naszej znakomitej obronie. Dziś znowu drużyna Anwilu wygrywa w sposób niepodważalny, niezaprzeczalny i zdecydowany. 107-88. Nieprawdopodobne. To był nasz mecz sezonu. Takich meczów chcemy oglądać jak najwięcej. Za tydzień gramy derby z Astorią. Wcześniej w środę o 18:00 mecz z Basketem Brno. Do usłyszenia, mówi Krzysztof Saradowski. Ja jeszcze nie chcę takiego meczu kończyć, ale w końcu trzeba to zrobić. Dobranoc, to była przyjemność pracować w czasie takiego meczu. Dziękuję, dobranoc, czołem. Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil. Sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A.